Witam wszystkich serdecznie. Aksamitki to chyba jedne z najpopularniejszych roślin jednorocznych uprawianych w naszych ogrodach. Są niezwykle dekoracyjne, łatwe w uprawie i bardzo długo kwitną, aż do pierwszych przymrozków. Zwykle wysiewa się je wprost do gruntu na początku maja. Rośliny można też posadzić sadzone, które nie trudno dostać na ryneczku czy w centrach ogrodniczych. Kolejną opcją jest przygotowanie rozsady samodzielnie. Obserwowanie, jak rozwijają się roślinki, jest dużą frajdą, przynajmniej dla mnie. Jestem ciekawa, czy dla Was też. Poza tym wiadomo, jeśli mamy duże ogrody, potrzebujemy sporo sadzonek. To przygotowanie rozsady jest sporą oszczędnością. Przygotowanie sadzonek przedłuża okres wegetacji. Dłużej cieszymy się widokiem tych kwiatów. Wysiane wprost do gruntu dużo później zakwitną, a przecież chcemy cieszyć się widokiem letnich roślin jak najdłużej. A zatem, jak przygotować rozsadę? Jeśli jeszcze tego nie robiliście, zapewniam, to nie jest trudne. Wystarczy przygotować sobie pojemnik, może to być doniczka albo opakowanie z recyklingu, nie ma to większego znaczenia. Zadbajmy jedynie o otwory odprowadzające wodę. Pojemnik napełniamy ziemią. Lekko ją uklepujemy. Na tym etapie jest dobrze podlać ziemię. I na podlane podłoże wysypujemy nasionka. Nasionka lekko przysypujemy ziemią. I odstawiamy w ciepłe miejsce. Za kilka dni powinny się pojawić małe kiełki. W ten sposób wysiane roślinki za jakiś czas będziemy musieli przepikować do osobnych pojemników. Jeśli chcemy tego uniknąć, to śmiało możemy od razu siać do osobnych pojemników. Aksamitki mają spore nasiona, więc osobny wysiew nie sprawi nam problemów. W każdej doniczce umieszczamy po jednym nasionku. Zwykle wszystkie wschodzą, ja nigdy nie miałam z nimi większych problemów. Jeśli obawiamy się, że nie wzejdą, możemy dać dwa nasionka i później słabszą roślinkę usunąć bądź przepikować do osobnego pojemnika. To już zależy od naszego podejścia. Ja osobiście wolę wysiewać do osobnych pojemników, wtedy już nie poświęcam czasu na pikowanie, ale jest mało miejsca na parapetach i nieraz trzeba wysiać do jednego pojemnika. Wszystko zależy od możliwości. Teraz może troszeczkę o odmianach. Wybór mamy naprawdę spory. Aksamitka to bogactwo form, kolorów. Na przykład aksamitka wąskolistna. Wyróżniają ją drobne liście i niewielkie kwiatuszki. Jest to odmiana niska, więc będzie idealnym uzupełnieniem pierwszego planu rabat. Jeśli dobrze pamiętam, to jej zapach jest trochę delikatniejszy, jakby trochę cytrynowy. Nie jestem jednak tego na 100% pewna. Nie miałam jej w zeszłym roku, ale miałam kiedyś taką aksamitkę i właśnie ją o to podejrzewam. Ta aksamitka, ona ma nieco mniejsze nasionka niż pozostałe odmiany. Kształt jest taki sam, ale troszeczkę mniejsze. Jeszcze dodatkowo mamy na niej informację, że odstrasza komary i kleszcze. Kolejna korzyść z uprawy aksamitki. Aksamitka wąskolistna. Tak wyglądają kwiatuszki.
Kolejna odmiana, z którą miałam do czynienia, to klaun. Jej kwiaty rzeczywiście przypominają czapkę klauna. Nie dysponuję zbyt dobrymi zdjęciami, ale pokażę to, co mam, jak w realu się prezentowała ta roślina. Jest to wysoka odmiana, dorasta tak do 80 cm. No i te kwiatki tak wyglądają. Nawet siadają na nią motylki o podobnej barwie. Największy sentyment mam jednak do tych odmian. Aksamitka wzniesiona o kolorze pomarańczowym, białym, a to jest rozpierzchła. Bardzo ładnie wyglądają na rabacie. Aksamitka wzniesiona pomarańczowa. Jej kwiaty są imponujące. Duże pompony. Naprawdę pięknie wyglądają. Wysokość osiągają tak do metra. Dość wysoka odmiana aksamitki. Aksamitka wzniesiona, kremowo-biała, też ma piękne pompony, ale jest nieco niższa. Jest nieco mniejsza i niższa. Dorasta do 50 cm, ale też równie pięknie się prezentuje. Aksamitka rozpierzchła ma takie machoniowo-czerwone kwiaty. Bardzo ładnie wyglądają. Jej wysokość jest też zależna od odmiany. Są odmiany wyższe, niższe. Ja akurat w tym roku wysieję odmianę, która będzie miała 30 cm wysokości. Kiedy zacząć wysiewać aksamitki? Na opakowaniach zwykle jest podane, że w kwietniu. Rozpoczynamy robić rozsadę. Ja zaczynam już ją przygotowywać w lutym. W zeszłym roku wysiałam aksamitkę 21 lutego i wsadzałam ją do ziemi w takim stanie, jak Państwo widzicie. Już niektóre miały pączki i niedługo musiałam czekać, żeby zakwitły. Aksamitki to bardzo urokliwe kwiaty, ale są też bardzo cenne dla naszych warzyw. Zapach skutecznie odstrasza szkodniki, na przykład mszyce, mrówki, bielinka kapustnika czy krety. Możemy je również wykorzystać jako produkt zielarski czy jako przyprawę. Ich korzenno-balsamiczny smak sprawia, że są doskonałym dodatkiem do zup czy dań mięsnych. Myślę, że naprawdę jest wiele argumentów przemawiających za tym, żeby uprawiać aksamitki w swoim ogrodzie. Zachęcam do przygotowywania własnych rozsad, by czerpać z tego przyjemność, mieć liczne sadzonki. Życzę wszystkim powodzenia w tym wszystkim i dziękuję dzisiaj za uwagę.